Ej, zostawcie ją. Co to się dzieje, kurwo? Nie, ale chwila, bo wy udajecie czy nie? DLC, dodatek, żaba, całowanie, przycisk E. Serio miałem na niego nacisnąć E? I co, ja już teraz nikogo nie spotkam? Ani Yennefer, ani Triss, ani Ciri? I teraz będą jakieś inne postacie? Jezu, trochę zjebałem, że tak... To nie był speedrun, ale... Ah, te niektóre decyzje. Jak mam dwa stalowe miecze? Srebrny i stalowy. Co? Ej ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! To będą kompletnie inne postacie, tak totalnie, wszyscy, nie? Praktycznie. O kurwa. Może jakąś kobietę poznam. Ej, dobra, ale tym razem nie lecimy na dwa fronty, okej? Okay? Trzymamy się jednej kobiety. Prosto i do celu, okej? Okay? Już odjebałem raz. Kim wy właściwie jesteście? To już nie ma znaczenia, jak na to? Na kogo ci wyglądamy? Może być jakaś kobieta. Mieszków, albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Ktoś uprawiał seks na górze. Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Co to jest? Słyszycie to, czy to tylko u mnie? Nie, no to u mnie jest, czy ktoś normalnie uprawia seks? To ja z twoją matką? To bądź ciszej, bo chcę pograć. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu. To ja jestem Olgierd. No, śmieszne. Banda debili. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach. To które z was ma jaja? A które mózg? Co to są za dźwięki? No normalnie z tyłu ktoś się rucha. Słyszycie to? Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. To jest normalne? Nie. Ja jestem ten od pięści. O, klasyk. Ej, kurwa, kebaba jadłem! Co się stanie, jak przegram? O, dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś. Kurwa. Atamanie, masz gościa. Co on robi? Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Jaki Sigma. A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. O, zgrywus. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Ech. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach. Bez skazy. Idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. I wszyscy potrzebują psychologa. Jak nie Radowid, Dijkstra, ten... Jak on ma na imię? Olgierd! Olgierd, tak? Ataman Olgierd. Niech żyje! Wiwat! Niech żyje! Wiwat! Wiwat! A jak mam się do niego zwracać? Olgierd czy Ada? OG Olgierd? Czy... No to teraz nie mamy już wyjścia. Strasznie mi się nie podoba, jak dziewczyna ma w... na środku cycków tatuaż. W sensie pomiędzy. Obrzydliwie to wygląda. Tamto może być co najwyżej mój kutas. Jest jakaś okazja? Czy świętujecie bez powodu? Ja lubię, ale taki delikatny? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzciny. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała... Tradycja! Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego. Ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby na ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłałeś ją do kanału? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! Co to się dzieje, kurwo? Ja pierdolę! Ze zwierzaki! Wybacz, o czym tu mówiliśmy? Ale Olgierd to garnia, co? Tak, o zleceniu. No więc jak? Dlaczego woda nie ma? Została jeszcze jedna formalność. Chyba tylko dla sublików są wody. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. O, nawet nie ma negocjacji. Fajnie. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Ciekawe, czy będą inne potwory niż w normalnym Wiedźminie. Czy będziemy spotykać cały czas te same, tylko jakby wiesz... Tak? Będą ciekawe? Tlueles? Co znaczy Tlueles? Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. Co ta podkowa? A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Ona ma być taka wkurwiająca? Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Clivert, a nie Clivert? A skąd ty to możesz wiedzieć? Znałeś Cliverta? Ale ty, kocioczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Clivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca i nie wrócił. Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. To był taki piłkarz. Był sukinsynem, ale słownym. To czemu w handlu robi? Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Teraz znajdź grania, który za tym stał. I zabij. Dobrze zapłacę. Clivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocioczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Hej, nie jestem psem! Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, przy rynku. Wszystkie dziewczyny myślą, że jestem psem? Nie jestem. Co? Dokąd się wybierasz? Znowu Glade? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. Mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! Pierdol się, kurwa. Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika. Szpiega. Aż to Wiedźmin. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoity. A to jest ten mój ziomek, tak? Opłacony. Jeżeli jeszcze ja go opłacam. Jeśli was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. A ty, Wiedźminie, masz mi się tutaj nie kręcić. Co, kurwa, głupio ci? Ciesz się życiem, odmieńcze. No, zamknij pizdę, to. Nie wypijesz se piwka, co? Pierdalaj, kurwo, ruchałem ci starą w Nowigradzie. Fu. Gdzie ty tam leziesz? Życie ci nie miłe? Cicho, cicho. Tam w kanałach potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. Dobra, ten tak nie idę. Sprzedaj rzeczy, dobrze tu ziomek napisał. Zagrajmy w karty, może być gwint. Daj są gwint. No jeden gwincik, jeden można. No. O nie! Co? A masz więcej farta niż razumu. Oj, przygoda. Ja już chyba kiedyś schodziłem, co? Do tej piwnicy, czy nie? Czy to była inna piwnica? Może to była inna piwnica. One są słabe, to są nopki totalne. Zabójstwo. Czy tam jest? Jakiś troll pewnie, nie? Nie waż się! A nie, to jakaś kobieta. Proszę, nie rób mi tego. To jest. Ktoś ją rucha? Shani? Geralt? Shani? Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż. Co to kurwa Shani? Shani, daj spokój. On nie żyje. Na pewno. Coś... Która to jest? Da się zrobić. Nie, to nie wiem. Niech to szlak. Wszystko na nic. Ona trochę przypomina, wiecie kogo? Triss. Geralt. Dobrze, że... Nie przypomina Nikoli, kurwa. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? W skrócie, dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie, ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Ten żołnierz... To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noa. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. No PDG, nie? Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi. W tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. A ja miałem z nią dobre relacje w Wiedźminie pierwszym? Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. Niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Wybrałeś Triss nad nią? I ona się nie obraziła? Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy stracić drogę, żeby przejść dalej. Chcesz szukać na zewnątrz? Raczej liczę na to, że przy okazji uderzenia ucierpiała którejś ze ścian. Ona nie idzie? Czemu ona nie idzie? A! Potwór ciągle może tu być. Co to za emotka płotka? Jakaż jesteś niemożliwy. To żołnierze z twojej eskorty? Tak. Ile dzisiaj robiłem Eredina? 5 minut. Biedni chłopcy. Bestia się z nimi nie cackała. Uratowali mi życie. Co tu się właściwie stało? Weszliśmy tutaj, Niklas zaczął badać ślady, wtedy zaatakowały nas utopce. Chłopcy dosyć szybko się z nimi uwinęli, ale Franz oberwał w nogę. Zostaliśmy trochę z tyłu. Miałam go opatrzyć, Noa stał na straży. Nagle pojawił się potwór. Noa pchnął mnie w kierunku wyjścia, sam rzucił się do walki. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że leży na ziemi cały w tej klejącej mazi. Wróciłam po niego i zaciągnęłam tam, gdzie nas spotkałeś. A potwór? Niklas i Wern go odciągnęli i słono za to zapłacili. Ale jednak widziałaś, co was zaatakowało. Wszystko działo się tak szybko. Nie przyjrzałam się. Widziałam go tylko z tyłu. Wiem, że był wielki i obślizgły. Trzeba się tu rozejrzeć. Znacie coś, co jest wielkie i obślizgłe? Porwał? Możliwe. Głęboko tu. Niższy poziom kanałów jest zamknięty. Ale Wern, dowódca, miał przy sobie uniwersalny klucz. Poszukam go. Mogę skończyć. Geralt, nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Ja tędy nie zejdę. Znajdę inną drogę. Uważaj na siebie. To one jakoś inaczej wyglądają. Jakby były takie bardziej naćpane, co? Stajesz? Trup, halo. Czemu ja mu nic nie bije? Geralt. Nic ci nie jest? Mnie nie, a tobie? Jak to weszłaś? Wern, dowódca, miał klucz do krat, mówiłam ci. Ty Beskitu, ja jeszcze nie zrobiłem najlepszego miecza, nie? Raczej to, co z niego zostało. Co za bestia mogła zrobić coś takiego? To kołtowców. To coś znaczy? Potwór najwyraźniej ich nie atakuje. Może to, co tu grasuje, żyje z nimi w jakiejś symbiozie. Kurwa, chłopce, leży i śpi, zostaw go. A, ciekawe. Co takiego? Nie wygląda jak mówiłeś, że Franz został ranny w nogę, tak? Mhm. Trochę powyżej kolana. Sprawdzę go, dobra, dotknę go. Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu pytasz? Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. No, bez nogi jest, to chyba nie śpi, nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? Mhm. Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskóramy. Trzeba znaleźć leże. Ciężka ta gierka, nie? Dobra, zobaczmy, czy dam radę bez tego. Ile mu bije. Ale też nie dziwię się, że mu nic nie bije, bo to jest chyba last boss już, nie? Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. Tam będzie tu. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Pierwszy jest trudniejszy niż... To co robimy? Eredin? Zwabimy tu bestię. Pierdolisz głupoty! Nie wiesz, co to za potwór. Żartujesz chyba sobie. I spirytus zmieszany z krwią. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Shani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Uważaj na siebie, Geralt. Ja pierdolę. Aha. Ale śmierci. Ale gadacie głupoty, na pewno nie będzie trudniejszy. Tamten musiał być trudniejszy, bo to był ostatni boss. A to jest jakiś dodatek w ogóle i to początek. Są jakieś małe szczury. Żabka to jest? Ja szczurka? O, żabka! O kurwa. Mocna żabka. To kogmaw? O kurwa, full HP. O, patrzę ją. Ej, zapytałem właśnie Gucia, nie? Na Facebooku i powiedział, że mega łatwe te żabki. Że podobno on je robił przez pół godziny? Czy ona tak na mnie patrzy ciągle? O! Leczy mnie! O ja pierdolę! Polizała mnie, nie? To 19, to zapisuj na czacie, później dodam, dobra? Walnij mnie, uderz mnie. Jak coś tarczka nie działa, nie? Na języczek tam kęcza. Spróbujmy bez tego, bez shielda. Idzie to jakoś, co? Mam go! Ej, dobra, ona jest mega łatwa jakaś, co? Ona jest mega łatwa. Co wy gadaliście, że ona jest trudna? Ja z tego igni to jakoś dużo jej biję, co? Co? Jak papa? To będzie jeszcze jedna forma? No to wczytuj to. Ale dlaczego ja nie żyję? Odjebałem coś. Co za ziomek? Co się dzieje? Przecież jest zaraza. W więzieniu jestem. Wreszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Partri w tym dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. Niech to szlak. Nic nie pamiętam. Tylko jakieś kanały, wielką ropuchę, potem czyjeś buty. Jeśli ta żaba to rzeczywiście był książę, to chyba mam szczęście, że jeszcze żyje. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę Ofirski. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i 5 pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Ale to co, ja miałem go nie zabijać? Czy co? Ja miałem go pocałować, ale jak? Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie nie dało się. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Nie, ale chwila, bo wy udajecie czy nie? DLC, dodatek, żaba, całowanie, przycisk E. Serio miałem na niego nacisnąć E? Nie, jak wpisuję, to tylko takie coś wyskakuje. Rolujecie czy co? Bo ja nie wiem, serio, bo jak to jest jakiś worst ending, to reset, nie? A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Czarne, bo nie wiem, może jak miał 0 HP, to miałem E nacisnąć? Nie wiem. Tu jest tyle endingów, że chuj wie. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler. W wolnych chwilach przewodnik po Oxenfurcie. Do usług. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali. Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. Ale gdzie my płyniemy? Się dopowiedział, ale co to jest w ogóle za miejsce? Ja tam byłem wcześniej, nie. Mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Nie byłem tam, nie, nigdy. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Sokhan! Khalavekh Kharahu Alpakhta! On gada tak jak ten gościu z Duny Dwójki. Milcz psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gilean Valar Kharwertken! Nie zależało, już byś nie żył. Jak jest? Prowadźcie mnie do kapitana. Weid Alkeul Egulat. Weid Alkeul Egulat. Weid Egulat! Weid Alkeul Egulat. Egulat. Dobrze powiedziałem. 3 były. Bo to, to w Dunie było, to jak ja wczoraj tym językiem przez 3 godziny się porozmawiałem. Nie zwyzywałem im matki. Świetnie. Matka jakbym to byłoby jeba, pchery, kury, kara. Byłoby tak jakoś. Trzeba jebać starą. Wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No te, jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirnczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. O, idzie chyba. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Kto to? Powinienem go pamiętać? Dobra, powiem, że nie. To może mi przypomni, nie? Nie przypominam sobie. Jestem Gaunter O'Dim, zwany Panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Stryczek to, że zabiją mnie, tak? Że sznur. Strasznie słabo was tu karmią. Ale kim on jest w ogóle dla nich? Skąd się ty wziąłeś? Długa historia, zanudziłbym cię. Wolę się zająć czymś bardziej pożytecznym. Na przykład wyciągnięciem cię stąd. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co się dzieje? Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Kurwa, to jest jakiś magik. Z kim rozmawiasz? Co? Tam nikogo nie ma? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. Kurwa, tutaj to chyba potrzebujemy DJ-a Palasajda. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofiru, a obiecuję, król sowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przybić jego głowy waszemu królowi? Tak patrzę w niebo, to mi się Algida przypomina. I nic nie mogliśmy z tym zrobić. Sprawdziłbym, czy wygrałem loda. Poza tym... Patyczku. Chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. O! O kurwa, nie wiedziałem, że tak potrafię. Teraz ciebie wrzucę do smoły. Aha, to jest jakiś magik, tak? Czy co? To jest kolejny boss i teraz kolejne 5 godzin walki będzie? Ej, najpierw może ich ogarnę. Co jest? Ty, ja nie mam zbroi w ogóle. Serio mogę z tego uciec? No! Dobra, on został sam. A mogę z nim pójść na przykład do lasu? A! Nie! Kurwa, rusz się! Ja pierdolę! Ja pierdolę, co jest? Ile już tych śmierci jest? 127? Czytaj questa pod minimapą. No co? Muszę pokonać. Dobra, i teraz on. Spokojnie. Mam go? Proszę. Nie! Ja pierdolę, imerte. Czemu se dekoltu nie zrobisz? Co to znaczy? To jest dekolt, że babą? Jeszcze nie zauważyłeś, że jak uderzysz ziomka, to się pali, to przerywasz podpalenie? Nie strzałem cię. No jeszcze raz. Zajeb mi. No śmiało. Nic nie daje, nie mogę go podpalić w tym... Do przodu klikłem, nie do tyłu. Ja chyba wcześniej strasznie zjebałem, że przerywałem to i gdzieś. Lepiej jest nie przerywać tego. Wiedzieliście o tym? Miałem biały miód. Dlaczego nie mam tego potka? Jak klikłem biały miód. Dlaczego? Tak działa? Zawsze to tak działało, czy tylko w delce? Mam go? Ja pierdolę, ale syzyf. Schemat Steiger. Co to jest Steiger? O kurde, plus 465? O kurde, dlaczego ja takiego miecza nie mam? Ja mam chyba jakiś useless ten bolid. Mój miecz bije 227. Ty, ja nie powinienem tego zrobić? Ej, zróbmy to. To blisko, patrzcie. To gdzieś tutaj. To jest ta latarnia? To chodzi o ten znak. To chyba chodzi o ten znak. O fuck. Trochę daleko. Co on tu robi? Ale patrz, to Igni jest OP. Ziomek spłynął na sekundę, nie? Magia to miejsce mocy. Nie no, ten kretyn pierdoloni robi, ja jak grałem to robiłem inaczej, jak on może robić co innego niż ja, zaraz mnie popierdoli, muszę mu powiedzieć, bo ojciec mnie rucha w dupę, nerdne. Serio, ojciec się rucha w dupę? Ja już słyszę o tym buildzie pod młynek już od 2 tygodni. Ja się będę kręcić jak Garen czy coś, ale ja to w zasadzie nie chcę się kręcić jak Garen, ja to tylko chciałbym trochę więcej damage'a. Czemu tak mało mam kapa? Nie rozumiem tego. 160. Siodło wyjeb? No właśnie, aha, okej. Okay. I Beskitu, te siodła jakoś dużo zajmują. A jakie ja mam siodło? 70. Jest jakieś lepsze? Odcięcie kończyny 10%. Co to oznacza? Chyba, no nie wiem, nie wygląda to na jakieś dobre. Dobra, no to zbiorę to, co było... O, było to. O! Co? Czemu idiota? Ale ja mam to. No nie, wyrzuciłem. Ale chciałem mieć trochę capa, nie? Wilkołek? Warto się tu rozejrzeć. Nie mam takie przeczucie, że jest to w tej wieży? Dlaczego nie ma kolejnego? Ktoś nałożył iluzję. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Mam to? Nie mam. Dlaczego? A może ja już mam te wszystkie schematy, tylko nie sprawdziłem. Jest na to jakaś szansa? Te nikery potrafią być złośliwe, uważaj, bardzo lubią kraść. Wiedziałeś, że nikery stanowią 15% populacji potworów i są odpowiedzialne za 70% przestępstw? To są nekery. Jak spotkasz wodza nikerów, to jest taki quest, że możesz je łapać do siatek, a potem sprzedać na targu. Nie, nie można tak robić, nie ma takiego questa. Może wyjdę z menu i wejdę, albo o! Zmienię zadanie i kliknę. O! Musi być to gdzieś w tych ruinach, nie? Tu? O. Dobra, mamy wszystko. Ale ja na niektóre te rzeczy też jakby wrzuciłem te upgrade'y. Mogę jakby najpierw usunąć te ulepszenia, żeby nie stracić tego? Zniszczyłem całe? Nie. Ja pierdolę. Nie. Nie stało się nic. Myślałem, że zepsułem to. To co po co, żeby tego nie stracić, nie? Co stary? Runy się tracą? Ja je wyjebałem? Serio? Mogę wczytać save, czy nie? Dobra, może nie będę wczytywać, bo to była moja głupota, co? Dobra, zróbmy po prostu to. Już trudno, już moja głupota, no trudno, dobra. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Gera. Sabat Wimerytu. Rudat Wimerytu. Rudat Wimerytu. O! W stalowej będę potrzebować pewnie to samo, nie? Oj, ten bije! 499 obrażeń! Ale kasa się skończyła, musimy kasę nafarmić. Monikora ta jedyna i pragnę i chcę, no bo ona jest najlepsza i każdy to wie. Monikora słodkie imię i jedny ma...